Cześć ekipa! Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten sobotni poranek, 2 grudnia. Tak wiem, wiem, miałem nagrać dla was wczoraj, ale śniegi, mrozy, korki i tak dalej spowodowały, że nie dotarłem na czas. Nazwijmy to do swojego stanowiska, do swojego biura, w którym nagrywam. Także nagrywamy dzisiaj. Porozmawiamy o altcoinach, o bitcoinie, porozmawiamy o dolarze, o Fedzie, co spowodowało potencjalnie, że Bitcoin był w stanie pchnąć do 39 tysięcy, ale co ważniejsze, porozmawiamy o tym, czy czeka nasz bardzo, bardzo byczy grudzień, czy też przysłowiowa sraczka świętego Mikołaja. Także jak zawsze mam nadzieję, że każdy znajdzie coś wartościowego dla siebie. I tradycyjnie, jeżeli uważacie, że odcinek był fajny, przydatny, zostawiamy lajka. Jeżeli uważacie, że było to totalne BS, zostawiacie czerwone dildo. Zanim przejdziemy do samego kontentu, jak zawsze pamiętajcie, nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Nie jestem wróżką małgosią, nie mam kryształowej kuli. Są to moje przemyślenia, moje pozycje i co ważniejsze, moje inwestycje. I oczywiście samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Jak rzucimy sobie okiem na cryptobubbles, mamy delikatny zielony weekend, można powiedzieć. Ja, jak wiecie, jestem. Z racji tego może, że jestem dość długo na tym rynku, jestem bardzo sceptycznie nastawiony do zielonych weekendów, dlatego, że oczywiście mamy niższe liquidity, mniejszą płynność i tak dalej, i tak dalej. Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście obudziła się IOTA, projekt przez wielu zapomniany, muszę powiedzieć, że przeze mnie troszkę też. Chociaż we wczesnych fazach tej Bessy bardzo pilnie obserwowałem IoT z racji ich umowy, ich deala z Unią Europejską. Tutaj oczywiście chodzi o nowy founding race, ilość pieniędzy jaką chcą tutaj zainwestować w rozszerzenie nazwijmy swoich tutaj zakresu zainteresowania na tak zwany Bliski Wschód. Jeżeli chodzi o Algo, Algo również się obudziło o ile się nie mylę niedługo będzie Algo Summit. Do tego mamy Hexa, który wstał z NUC, mamy Lunę Classic, poza tym delikatne wzrosty: 6% Luna, 6% Caspa, 6% Celestia, Run wciąż ciśnie, ARWITH, e, tutaj oczywiście Starks, czyli tutaj to L2, STAX przepraszam, czyli to L2 na Bitcoinie oczywiście też się obudziło, SNX Chainlink PYTH, no. Także nie ma tutaj jakichś delika delikatnych spadków, nie ma mocnych wzrostów. Myślę, że altcoiny w tym momencie przechodzą też przez delikatny e, profit-taken, jak to się mówi, czyli ludzie zaczęli też po tych wzrostach e, brać profity. No i na obecną chwilę, bez większego ruchu bitcoina, nie spodziewałbym się dalszego ruchu altcoinów do góry. Oczywiście będą takie, które odłączą się od reszty i pójdą bardzo mocno do góry. Z racji chociażby newsów, tak? tak, jak Iota, czy w tym momencie Algorand, ale ogólnie patrząc na rynek altcoinów, to większość z nich albo przechodzi przez korektę przed kolejnym większym ruchem, co może zająć troszkę czasu, albo po prostu albo po prostu wejdzie w stan konsolidacyjny, tak? Ja swoje poziomy DCA y, mam wciąż ustawione, y, dość powalającą ilość, także. Także tutaj ja wciąż nastawiam się na korektę na altcoinach. Myślę, że prędzej czy później ta korekta będzie miała miejsce. I teraz tak, w dniu wczorajszym, w dniu wczorajszym zobaczyliśmy bitcoina, który dochodzi do 39 tysięcy. Tak? Tutaj jesteśmy na indeksie, zobaczmy ile dokładnie. O tutaj było 38 963, przyjmijmy to jako 39 tysięcy. I teraz tak, wiele osób zastanawia się, co spowodowało takie pchnięcie, tak? Wiemy, że mamy wielokrotną dywergencję, wiemy, że mamy odpływ kapitału, wiemy, że mamy słabnące momentum, przytaczaliśmy dane on-chain, które pokazują, że tylko w większości małe ryby akumulują, duże, duże portfele dyst mają proces dystrybucji. W dniu wczorajszym wydaje mi się, że Jednym z takich czynników, który pozwolił troszkę pchnąć Bitcoina do góry, była tutaj oczywiście konferencja i wypowiedź Powella. Jeżeli chcecie ją sobie przesłuchać dokładnie, o czym mówi, o systemie monetarnym, jakie są ryzyka, jak wygląda obecna sytuacja, możecie sobie wejść na EXA, na Bloomberg TV i odszukać tego, tego shorta. Bardzo ładnie wszystko jest objaśnione. No, i oczywiście w momencie, kiedy dolar zaczynał się odbijać i zaczynał przebijać ten poziom 103 4, 4, 6, zobaczyliśmy tutaj momentalne odrzucenie, tak? I wiele osób upatruje tutaj w tej sytuacji mm, tą reakcję na bitcoinie i nie tylko, bo wiemy, że kiedy dolar ma lokalne korekty czy też makro korekty, wiemy, że jest to bycze dla asetów spekulacyjnych, więc wiele osób podchodzi do tego w taki sposób, że Powell. Doprowadził w cudzysłowie do lokalnego krachu na dolarze, no i oczywiście dzięki temu asety spekulacyjne, w tym Bitcoin, odreagowały. Czy możemy brać to jako pewnik, czy też nie? Myślę, że jest to jedna ze składowych, która doprowadziła do tego, doprowadziła do tego że ta akcja cenowa wybiła nowy lokalny szczyt, tak? Jak widzimy na tą formację krótkoterminową z 4 czterogodzinnej perspektywy, widzimy, że wciąż mamy wyraźną, wznoszącą linię trendu. Wciąż robimy to wyższe dołki, wyższe szczyty. Jesteśmy w trendzie wzrostowym, jakby nie patrzeć z perspektywy krótkoterminowej. W przypadku płytkiego ruchu w dół widzimy, że mamy tutaj wcześniejszy, delikatny fundament, który sobie uklepaliśmy. Jest to poziom 35 do poziomu 34 tysiące. Jest to perspektywa stricte krótkoterminowa. Widzimy, że mamy tutaj HTF-y, o których rozmawialiśmy wcześniej. Jest to poziom niespełna 40 tysięcy do 41 tysięcy, tak? W okolicach 42. Widzę, że w okolicach 42 już tych HTF-ów nie ma aż tak dużych, więc albo rynek po raz kolejny opuszcza swoje o, o, oczekiwania, bo liczy się z tym, że jednak mamy to słabnące momentum i nie jesteśmy już tak y, stricte gówno-fomo nastawieni na wzrosty, Albo po prostu za wszelką cenę chcą wziąć tutaj profity, tak? Formację, którą tworzymy, oczywiście docelowo jest to wzrostowy niedźwiedzi klin, który, który tworzy się na słabnącym kanale wzrostowym, więc jeżeli to momentum faktycznie utraci tą linię trendu wznoszącego, będziemy tutaj w minimum celu technicznym, który właśnie doprowadzi z perspektywy krótkoterminowej do przetestowania tego kolejnego boksa, tak? Jeżeli rzucimy sobie okiem na perspektywę długoterminową, troszkę musiałem poprawić wartości, no bo Bitcoin jednak troszkę, troszkę poszedł wyżej i wybił nowy lokalny szczyt. Także widzimy, że od lokalnego dołka, który miał miejsce rok temu, zrobiliśmy aż 151%. No myślę, że jak ktoś tutaj jest w altcoinach i brał ostatnio profity z altcoinów nie raz, a kilka razy na przestrzeni tego roku, no to. 150% przyrostu to jest śmiech na sali i śmierć Wenecji. W każdym razie widzimy, że od lokalnego dołka do obecnego szczytu Bitcoin zrobił przyrost rzędu 151%. Zaś od ostatniego lokalnego dołka, który uklepał strukturalnie podwójny dołek, zrobiliśmy 56%. I widzimy, że od momentu, kiedy mieliśmy. Tą, tą pompę tutaj, która przebiła 29 tysięcy i doprowadziła nas do 35 tysięcy, widzimy, że na dobrą sprawę jesteśmy w tym trendzie wzrostowym, o której tutaj rozmawiamy. I teraz tak, z perspektywy długoterminowej widzimy, że również tworzy nam się ciekawa, ciekawa formacja z wyraźnym wznoszącą linią trendu do góry i z wyraźną, horyzontalną linią oporu, którą przebiliśmy. I jeżeli uda nam się utrzymać tą linię jako wsparcie, ona jest na poziomie 37950, to będziemy tutaj ewidentnie w tym ruchu do góry, i nasz cel techniczny będzie na poziomie 41246. Jeżeli dojdziemy do tego poziomu, Spekulowałbym również, że możemy przetestować ten punkt piwotowy na poziomie 42 000. To liquidity zostanie wciągnięte. No, i tutaj można się jeszcze spodziewać kolejnego ruchu na altcoinach, jeżeli Bitcoin wykona ten ruch. Ja analizowałem kilka altcoinów na Discordzie. Głównie tutaj chodziło o Solana i Chainlinka. I strukturalnie patrząc, one przechodzą przez korektę, która może nas zanieść do tego ostatecznego pchnięcia, tak? czy to lokal, lokalnie ostatecznego pchnięcia. Więc tutaj jest bardzo ciekawy scenariusz, i tak jak ta perspektywa krótkoterminowa wskazuje docelowo dystrybucję, tak tutaj ta perspektywa średnio-długoterminowa, czy też makro, pokazuje, że jeżeli ta sytuacja się utrzyma do poniedziałku, wtorku, Będziemy tutaj w ruchu w okolice, ja bym powiedział 40,5 do 42 tysięcy, tak. Pytanie co zrobić potem, bo jak wiecie ja obecnie jestem bez pozycji, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, bo tutaj już powoli zająłem jakieś tam, jakieś tam pozycje na altach, jeżeli chodzi o trading oczywiście. I tutaj pytanie, czy to już jest moment do shortowania, tak. Czy, te, czy ten kanał wzrostowy nie był tutaj wystarczającym sygnałem do shortowania, bo to też jest ważne, jak rynek rozgrywa obecną sytuację, czy jest przewaga shortów, przewaga longów, trzeba było też pomyśleć z tej perspektywy, ale ewidentnie pchnięcie do góry tutaj, by wciągnąć to likuryt na rynek ma większy sens. Jak zobaczymy sobie na nasze RSI dzienne, mamy tutaj podwójną dywergencję, Widzimy, że przy tym delikatnym ruchu, który miał miejsce, nasze momentum bardzo mocno się rusza. Ale co ciekawe, wciąż mamy długofalowe utrzymanie punktu zakupowego na money flow, tak? Także widzimy, że, że jest tutaj ten wolumen, który pozwala utrzymać tą akcję cenową w tym ruchu powyżej poziomu 355 tysiąca. Oczywiście rozmawialiśmy o tej kwestii, czy jest to potencjalna manipulacja, kombinacja, czy jest to po prostu. Faktyczny, faktyczna sytuacja, w której ktoś sprzedaje, ktoś kupuje, ktoś sprzedaje, ktoś kupuje. Myślę, że będzie to ciężkie do rozstrzygnięcia, i tyle ile osób, tyle opinii. Także wracając, wracając tutaj do samego dziennego interwału, rozmawialiśmy o sytuacji, w której kiedy przebijamy kluczowy poziom oporu, jesteśmy w pozycji long, kiedy tracimy kluczowy poziom wsparcia, jesteśmy w pozycji short. Ja tutaj na razie żadnej pozycji nie zająłem z racji tego, że chciałbym zobaczyć potwierdzenie tego breakoutu, tak? Bo tak jak mówię, też mam wrażenie, że ta świeca wczorajsza, która wybiła ten poziom oporu, miała tutaj. No niestety była stymulowana też przez te czynniki zewnętrzne, tak, czyli niekoniecznie musi być w niej, w niej prawdziwe volume. Do tego oczywiście pojawia się news zewnętrzny, który jest pozytywny dla krypto, czyli XRP versus SEC mówi się o potencjalnej ugodzie. Więc oczywiście to też będzie bycze dla dla krótkoterminowo, bądź też długoterminowo dla, dla całego krypto, nie? Także mamy tutaj dużo dużo newsów pozytywnych. No i oczywiście zobaczymy co zrobi Fed, bo mamy kolejne spotkanie Fedu za 11 dni. No i tutaj oczywiście nikt nie spodziewa się dalszych podwyżek, tak? Ja, tak jak wam mówiłem wielokrotnie, też nie spodziewam się dalszych podwyżek, jeżeli chodzi o Fed. Pytanie, kiedy zaczną ciąć stopy procentowe? No, i według tutaj Fed Tool, dopiero w marcu, tak? Czyli potencjalny pivot powinien mieć miejsce dopiero w marcu. Ja wam mówiłem już kilka miesięcy temu, z dwa na pewno, że powątpiewam w to, czy oni wytrzymają aż do 20 marca, by zacząć ciąć rejty. Tak. No i pytanie później, jak zareaguje rynek na to, na tą sytuację, jeżeli zaczną ciąć dopiero w marcu i na tą sytuację, jeżeli zaczną ciąć na przykład w styczniu czy też w lutym, tak? Bo wiemy, że przyspieszenie tego procesu jest negatywne, no bo FED tnie rejty z dwóch przyczyn. Albo doszedł do swojego celu, czyli inflacja znalazła się na poziomie 2%, albo po prostu coś się wykolei, albo już wykoleiło, i dlatego tną rejty, i dlatego bardzo często pivot Fedu historycznie doprowadzał do większych korekt na rynku. A jak już o korektach mówimy i jak już podejmiemy tutaj dyskusję i jak podejmiemy już tutaj dyskusję na temat grudnia, czy będzie to bardzo byczy grudzień, czy też nie, pamiętacie, z dwa miesiące temu przytaczaliśmy tą tabelkę, która sugerowała, Oczywiście, że jeżeli zobaczymy yy, byczy wrzesień, tak czyli zielony wrzesień, co ostatnio miało miejsce w 2015 i 2016 roku, to powinniśmy zobaczyć zielone Q4. No i jak na razie patrząc, yy, jak na razie patrząc, październik plus 28,5%, listopad, yy, nie wiem czy to jest uaktualnione czy nie, ale ewidentnie jest na plusie. No i teraz pytanie. Bo rynek zaczyna nastawiać się na bardzo, ale to bardzo byczy grudzień, tak? No i pytanie, czy to będzie miało miejsce. E, historycznie patrząc, no tak, tak, jest taka szansa, no bo... No bo historycznie patrząc, że dwa razy, kiedy mieliśmy zielony wrzesień, no to mieliśmy też zielony październik, listopad i grudzień. E, oczywiście też są momenty, w których... Um, w grudniu, właśnie bardzo często, są też brane profity na US, żeby uregulować swoje ta taksy, tak? czyli swoje podatki. Um, ja powiem Wam, że jestem raczej sceptycznie nastawiony do, do jakiejś mega, mega, mega pompy w grudniu. E, widać, że ten sentyment na rynku się bardzo zmienia, jest jak chorągiewka. Wciąż mamy dwie wyraźne grupy osób, które już krzyczą: Hossa, hossa, lambo, lambo no i oczywiście jest też grono dużych niedźwiedzi, którzy krzyczą szambo, szambo ja nie uważam, żebyśmy wrócili w okolice 20 tysięcy jak większość tych właśnie osób uważa ale jak wiecie, tutaj moim zdaniem korekta do 30 27 tysięcy jest jak najbardziej realna, z racji tego, że po prostu nic nie rośnie wiecznie, tak no i pytanie czy zobaczymy mega, mega byczy grudzień, jest to realne z racji tego, że po pierwsze na samym ruchu Bitcoina chcemy ściągnąć dalszy liquidity, który jest nad nami. Z racji tego, że posiedzenie Fedu może dalej doprowadzić do dalszej korekty na DXY. A oczywiście dalsza korekta na DXY jest pozytywna dla, dla Bitcoina i asetów spekulacyjnych. Może być byczy, dlatego że rynek będzie grał pod styczeń. Okay. I to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że w dniu 1 stycznia mamy tutaj oczywiście Franklin Bitcoin ETF i Hashdex Bitcoin ETF. No i oczywiście później w styczniu mamy kolejne, tak, czyli mamy całą resztę: Aysher, Bitwise, Vanek, Invesco, Wise, Valkyrie, także to są oczywiście. I mamy też final deadline, widzimy, dla ARK Investment od Cathy od, od Wood, tak. Także myślę, że grudzień z tych kilku przyczyn może być byczy. Um, dlatego też, że rynek będzie. Prawdopodobnie, no bo to ja nie jestem tego pewien, prawdopodobnie rozgrywał ten scenariusz pod zatwierdzenie ETF-u. I wydaje mi się, że rynek bardzo mocno stawia wszystko na jedną kartę, że w styczniu najprawdopodobniej większość albo wszystkie ETF-y zostaną zaakceptowane na raz. Okay? No i tutaj, jeżeli rynek będzie rozegrał, rozgrywał, przepraszam, tą, tą spekulację. To myślę, że jeszcze w grudniu możemy zobaczyć wzrosty w okolice 40, 42 tysiące. No i ci, co od dłuższego czasu, ci, co od dłuższego czasu o tym trąbili, będą mieli rację. A, to, a, to, a ja jako lokalny sceptyk, to ja się obudzę lokalnie z palcem w dupie, można powiedzieć. Chociaż tutaj dalsze wzrosty nie miałbym nic przeciwko, bo jeszcze mam co sprzedawać. Także tutaj zobaczymy jak rynek to rozegra, jeżeli rynek zainteresuje się tą spekulacją, dalszą spekulacją pod ETF-a i zobaczymy nowy napływ kapitału, który dalej będzie napędzał to FOMO, bo obecnie tego nie widzimy, widzimy odpływ kapitału, to oczywiście zielony grudzień jest bardzo możliwy. Jeżeli dojdzie do ponownego scenariusza jak chociażby z Ethereum Merch, to spodziewałbym się, że grudzień będzie się wyprzedawał przed samym wydarzeniem, tak? Czyli, czyli kupujecie jakby, kupujecie news, sprzedajecie wydarzenie. Jeżeli ETF-y nie zostaną zaakceptowane w styczniu, to jest bardzo ciekawa kwestia, co się wydarzy wtedy, no bo albo może się zacząć nowa pompa pod marcową akceptację, albo rynek po prostu się wyprzeda, tak, z racji tego, że cały ten ostatni przyrost, o którym rozmawialiśmy. Było to tylko i wyłącznie FOMO pod ETF-a. Nie było tutaj żadnych innych, wielkich, fundamentalnych wydarzeń. Ostatnie ruchy, które omawialiśmy na Bitcoinie, czyli ostatnia ta pompa, można powiedzieć, że od momentu, kiedy przebiliśmy 29 tysięcy, moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie pompa pod ETF-a. Czyli można powiedzieć, że mamy 35% przyrostu ze względu na to, Wydarzenie. Także patrząc, patrząc historycznie, ten, ten ruch byczego grudnia jest jak najbardziej realny. Są ku temu czynniki zewnętrzne, które mogą na to wpłynąć. Oczywiście kwestia tego, czy rynek podejmie spekulacje i pompowanie pod dalszy approval, tak? To jest coś, na czym bym opierał tutaj swoje. Swoją spekulację. Oczywiście posiedzenie Fedu też będzie odgrywać ważną rolę. Jest 13 grudnia. Myślę, że tutaj, jeżeli doszłoby do podniesienia kolejnych stóp procentowych, na co stawia tylko 1,2% osób, no to to też by zachwiało bardzo mocno rynkami tradycyjnymi przede wszystkim, tak? Jednak moim zdaniem, jest to, jest to mało, mało realny scenariusz. Dobra, to w sumie wszystko sobie omówiliśmy. Obecną sytuację na rynku. Myślę, że perspektywa krótkoterminowa jest zrozumiała, myślę, że perspektywa długoterminowa jest zrozumiała. Jeżeli chodzi o ten bardzo byczy grudzień, to tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj czynniki zewnętrzne muszą pomóc, by to FOMO ponownie się nakręciło, bo jednak, jak patrzymy na większość wskaźników, czy to napływu kapitału, czy spadku wolium, to widzimy, że powoli rynek słabnie. Dobra, dziękuję, życzę wszystkim miłego weekendu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, heja.